ty kojarzysz jakiś polski film erotyczny przed 365 dni? Tak, wiele takich filmów było, chociaż nie nazywane wtedy filmami erotycznymi, aha, ale na przykład, wiesz, Trzeba zabić tę miłość, aha, czy Zazdrość i medycyna. To były takie filmy, które o erotyce mówiły bardzo dużo. Ale no 365 dni robią zamieszanie. Witajcie. Od wczoraj na ekranach kin. Bardzo miło nam powitać naszych gości. Anna Maria Sieklucka, odtwórczyni głównej roli, Michele Morone. Hello, Mike Michele. Dzień dobry. Dzień dobry. How are you? Good, thanks. To zacznijmy może od Ani. Właściwie to jest taka, Aniu, twoja pierwsza rola, prawda, w której przedstawiłaś się widzom i od razu wysokie C, można powiedzieć, no bardzo taka ambitna, ale też no odważna rola, prawda? I czy ty nie bałaś się, nie miałaś takich obaw, jak zostanie odebrany ten film? Pewnie, że miałam obawy, bo to jest rola pierwszoplanowa. Zastanawiałam się, czy to jest dobry moment na to, żeby pójść na tak głęboką wodę. Czy debiut, prawda, taki... Jak najbardziej debiut. I wiadomo, że tematyka jest dość kontrowersyjna i jest związana z nagością, a gdzieś we mnie była ta bariera i musiałam ją przekroczyć w swojej głowie. Okej, a pytałaś kogoś o radę, o poradę, mamę, tatę, znajomych, czy sama musiałaś podjąć taką decyzję? Jestem z moją rodziną bardzo blisko, zawsze w nich mam ogromne wsparcie, ale to ja podejmuję decyzję, więc ja sama przed sobą musiałam powiedzieć sobie, czy jestem na to gotowa, żeby zmierzyć się z zadaniem, które przede mną stanęło. Okej, Michele, do you remember the first... Michele, a czy ty pamiętasz pierwsze spotkanie z Anną Marią? Actually, I was at the casting. The first był casting. I met her when we spotkałem ją wówczas, kiedy przechodziliśmy przez ten casting, była bardzo zdenerwowana. Starałem się ją uspokoić, mówiłem, wszystko będzie dobrze. Były tam też inne aktorki, które próbowały tą rolę. Natomiast ja zobaczyłem w Annie, że jest doskonała do tej roli. Doskonale grała, a poza tym jest bardzo profesjonalna. Mimo, że jest to debiut, czy oboje mieliście wystarczająco dużo czasu, żeby się dobrze poznać przed rozpoczęciem tych trudnych zdjęć? Mieliśmy około 3 tygodni przed rozpoczęciem zdjęć i staraliśmy się jak gdyby zbudować naszą relację, przyjaźń, bo wiedzieliśmy, że te sceny będą takie głębokie, tak to ujmijmy, więc lepiej nawiązać osobistą relację, przyjaźń. A miałeś jakieś wyobrażenie tej roli? Czy miałeś jakieś wahania? No w końcu to nie jest takie proste. Trzeba bardzo się obdarzyć przed szeroką publicznością. Przed przyjazdem do Polski realizowałem inny projekt i przed telefonem od agenta we Włoszech starałem się dokończyć ten inny film i pomyślałem, nie chcę jechać do Polski, bo już przyjąłem inny projekt, który jest dla mnie ważny, ale później rozmawiałem z reżyserem, zadzwoniłem do niego i poczułem taką u niego moc, wielkie zaangażowanie w ten projekt, więc pomyślałem, dobra, zaryzykuję, nie chcę zostać w swoim ogródku, chcę ruszyć w świat. Podjąłeś ryzyko, tak, i było to warte. Tak jak Michele powiedział, ja byłam ogromnie zestresowana, przede wszystkim faktem, że będę musiała mówić w języku angielskim. Cały casting odbywał się w tym języku, poza tym zobaczyłam Michele pierwszy raz na żywo, więc to też wzbudziło we mnie uczucia i nawiązując do tego, co powiedział, my w zasadzie nawet nie 3 tygodnie, my mieliśmy 2 tygodnie na to, żeby się poznać przed rozpoczęciem bardzo zdjęć, mało. Więc to jest bardzo skondensowany czas, musieliśmy go wykorzystać maksymalnie, żeby rozmawiać ze sobą i wykorzystać go na to, żeby sobie zaufać. Okay, Michele, this was your first production in Poland, right? To był twój pierwszy film w Polsce. Jakie odniosłeś wrażenia z tej pracy tutaj? No i powiedz coś o tych scenach erotycznych, które, jak sam stwierdziłeś, były bardzo intensywne przed tyloma ludźmi, którzy oglądali. To był pierwszy raz, prawda? Nie znałem dobrze przemysłu filmowego w Polsce, ponieważ do tej pory pracowałem we Włoszech, Ameryce, w Brawili, więc scena filmowa w Polsce była mi mało znana, było to duże wyzwanie, ale dzień po dniu zaczynałem rozumieć, że przemysł filmowy w Polsce się bardzo rozwija.
Robione są and, bardzo dobre filmy. About the erotic scenes, no a co do tych scen erotycznych, mówiąc szczerze, byłem już gotowy do tego rodzaju scen, bo Polska jest krajem konserwatywnym, więc trudno takie filmy zobaczyć w Polsce. Ale we Włoszech są bardzo śmiałe sceny w kinie. I miałem już takie no, głębokie takie sceny pokazujące seks. Dlatego było to dla mnie prostsze, aby te sceny kręcić tu w Polsce. Czyli miałeś pewne doświadczenie. Natomiast ty, Anna, nie miałaś doświadczenia tego rodzaju scenach. Czy Mikele pomagał w związku z tym? Pewnie, że pomagał. Delikatny. Przez to, że musieliśmy poznać się w tak krótkim czasie i sobie zaufać, wytworzyła się między nami taka bardzo prywatna i bardzo mocna relacja, która przerodziła się w przyjaźń i Mikele dał mi ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. A to wcale nie było tak, że my kręciliśmy je przy całej ekipie. To odbywało się w bardzo profesjonalnych i intymnych warunkach i tym bardziej czuliśmy się komfortowo i bezpiecznie. Także reżyserką była kobieta, to miało znaczenie dla ciebie? Oczywiście, że tak, ze względu na to, że kobieta zawsze zrozumie drugą kobietę. Okay. Zawsze będzie... No, a za tym wszystkim stoi. Z większą dozą empatii będzie po prostu na nią patrzyła, tak? Więc... No, jeszcze w tym wszystkim jest przecież autorka, prawda? Autorka też gdzieś tam czuwa przynajmniej. Też jest ona pilnowała wszystkiego. Blanka was on the set and making sure of everything is okay. Blanka była na planie i pilnowała, że wszystko jest okej. Okay. Nadzorowała. Była obecna zawsze i było to bardzo ważne, na pewno dla mnie, myślę, że dla Anny również, ponieważ w końcu to ona napisała te sceny, więc u niej powstało to w głowie. Chciałem odtworzyć dokładnie to, co ona stworzyła w książce. I to było bardzo ważne, ponieważ ona była jedyną osobą, która tak naprawdę wiedziała, jak to powinno wyglądać. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. To jest coś bardzo innego i nowego. Dokładnie, bo to nie jest spotkanie z Michelem Moronem, drodzy państwo. Koniec programu. Felicita? Jeszcze go usłyszymy. It's gonna be Italian song? No. Tak nazywa się piosenka. To piosenka, która występuje w filmie. W filmie są cztery moje piosenki. Fillet, Darkroom i jeszcze dwie inne, ale dzisiaj chętnie zaśpiewam dla was Fillet. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, w naszych kulisach Gina i Wiesław Komasowie, rodzice Jana Komasy, bardzo twórczy i wszechstronni rodzice, którzy czuwali nad talentem Jana Komasy, który już w Hollywood, niedaleko Kodak Theater. I zobaczymy wszystko z niedzieli na poniedziałek, dowiemy się, czy no tak, Boże Ciało wygra. A państwa Komasu zapytamy, jakie emocje im towarzyszą w związku z tymi wydarzeniami. Jak oni to znoszą, to napięcie, które przecież rośnie. Zostańcie państwo z nami.